bardzo serdecznie, tak, w kolejnym holu. Ostatnio był hol, ale to był hol tylko i wyłącznie książkowy. A dzisiaj przychodzę do Was z wszystkimi innymi rzeczami. Czytajcie, ciuchy i kosmetycznych rzeczy też kilka jest, które ostatnio kupiłam. I pierwsza rzecz to bluza. I muszę powiedzieć, że ostatnio się bardzo wycwaniłam i już rzadko kiedy bywam w sklepach i wszystko zamawiam online. Również właśnie handlem. I właśnie tak było z tą burgundową bluzą, która jest przepiękna. Dokładnie tą samą, tylko że w kolorze szarym, więc bluzy to jest naprawdę rzecz, którą ostatnio najczęściej noszę. Właśnie pokazałam Wam bluzę dresową i kupiłam również spodnie dresowe. Te są z Sinsay, czyli z mojego chyba ulubionego sklepu. Handlem i Sinsay to są właśnie te dwa sklepy, które najbardziej lubię, najczęściej w nich kupuję. Też fioletowe, ale to jest taki inny fiolet, bardziej czerwony. Były jakieś przecenie i kosztowały mi jakieś 3 dychy czy 4, a że potrzebowałam spodnie dresowe, to je kupiłam. I to tyle o dresach na dzisiaj. Kolejny sklep to Stradivarius, gdzie również złożyłam zamówienie internetowe. I sprzedałam wszystkie znane mi strony internetowe, gdzie mogły być jakieś kurtki i jeżeli jakaś była, która mi się podobała, to albo była niemożliwie droga, albo nie było rozmiaru. I tak mój zakup kurtki przeciągnął się na 2 miesiące, aż w końcu zdecydowałam się na kurtkę właśnie ze Stradivarius. Świetna sprawa z tą kurtką jest taka, że całe to futro w środku, które jest naprawdę bardzo, bardzo grube i ciepłe, się odpina. Kiedy jest cieplej, mogę chodzić w niej jako takiej naprawdę typowej, cienkiej parce. To jest świetna kurtka i nie wiem, czy ona jest jeszcze dostępna na stronie. Wydaje mi się, że nie, bo ja ją właśnie kupowałam już jakiś czas temu. Świetna rzecz, naprawdę. Wydaje mi się, że chyba lepszej kurtki nie mogłam kupić, chociaż jak do mnie przyszła, to nie byłam przekonana, bo uważałam, że jest trochę za długa, a ja jestem niska i to nie wygląda fajnie, ale w końcu ją zostawiłam i jestem z niej naprawdę bardzo zadowolona. I teraz przechodzimy do zamówień ze stron azjatyckich. Po pierwsze, ze strony Shein. Zamówiłam sobie 2 koszule i muszę powiedzieć, że jestem z nich niezadowolona. Najbardziej nie jestem zadowolona z tej białej, która wygląda okropnie, jest strasznie cienka i w ogóle bez żadnego kształtu. Tutaj niby ma jakieś takie długie coś, takie wcięcie. Nie wiem, nie ogarniam tego. Na zdjęciu to wyglądało zupełnie, zupełnie inaczej. A druga koszula, która naprawdę bardzo mi się spodobała i noszę już ją jakiś czas. Jest to taka koszula w kratę. Niestety ona też nie ma zbyt fajnego materiału. On też jest dość cienki i po kilku praniach już nie wygląda tak jak na samym początku. A te rzeczy na pewno nie były w super cenach, bo ta koszula kosztowała na przykład $18. Co jest naprawdę sporo, jeżeli chodzi o azjatyckie strony. Nie wiem, czy to ja tak niefortunnie trafiłam, czy po prostu ta strona ma taką jakość. Kolejna strona, chyba moja ulubiona, to strona New Dress. Mam stamtąd multum rzeczy i praktycznie za każdym razem, kiedy coś tam zamawiałam, jestem zadowolona. Wymiary są fajnie napisane, ona jest przejrzysta i ceny są bardzo, bardzo atrakcyjne. Rzecz to zegarek. Jest to zegarek w kolorze złota, który na stronie był troszeczkę mniejszy, przynajmniej tak mi się wydawało na zdjęciu. Kiedy do mnie przyszedł, okazało się, że jest całkiem spory, ale mimo to wygląda dość fajnie. Muszę Wam powiedzieć, że musiałam się do niego przekonać. O ponoszeniu przez jakiś czas troszeczkę się wytarł, tutaj głównie na bransolecie, ale i tak mi to nie przeszkadza, bo wygląda to całkiem, całkiem w porządku. Ja ostatnio mam całkiem dużą fazę na zegarki. Podoba mi się dużo różnych zegarków. Cały czas szukam takiego swojego idealnego modelu. Kiedy go znajdę, to w końcu kupię sobie taki jeden porządny. W tym momencie się bawię i kupuję różne i patrzę, które po prostu najbardziej mi odpowiadają. Kolejna rzecz, jaką zamówiłam, to przepiękny biało-czarny sweter, który tutaj z przodu jest tak luźno puszczony oraz jest troszeczkę dłuższy. Jest również bardzo, bardzo ciepły i miły. Noszę go ostatnio naprawdę bardzo często. Dalej mam bluzę, która jest trochę nie w moim stylu i też musiałam sobie dać trochę czasu, żeby się do niej przekonać. Wygląda tak, jest biała w takie granatowo-czarne chyba liście. Jest takiego kroju, który ja bardzo, bardzo lubię, ale ten wzór i te kolory tak trochę... Ja w ogóle w takich rzeczach nie chodzę. Ale po noszeniu jej jakiś czas dużo w nowym skórze, to jest naprawdę świetna rzecz i bardzo, bardzo, bardzo ją lubię. I ostatnia rzecz ciuchowa jest to płaszcz, który niestety na zdjęciu wyglądał trochę inaczej. Myślałam, że to będzie grubszy płaszcz, taki bardziej jesienny. Niestety to jest taki płaszcz bardzo, bardzo wiosenny. Czarny, ze skórzanymi wstawkami. Płaszcz też chciałam już naprawdę od, nie wiem, dobrego roku, ale jakoś nigdy, nie wiem, go nie zamówiłam. Dopiero teraz mam go u siebie. No to, że wygląda trochę inaczej niż się spodziewałam, to nie od tego oczywiście podoba mi się i będę go nosić. No i teraz przyszedł czas na kosmetyczne rzeczy.
Może zaczniemy od pielęgnacji. Mam dwie rzeczy do pielęgnacji włosów. Standardowo, jak to u mnie. Dwa szampony. Suchy szampon z firmy Sayos. Nigdy wcześniej nie miałam swojego szamponu właśnie z Sayos. Zawsze to był Batiste albo Isana. Teraz mam Sayos i już mam powiedzieć, że nie widzę różnicy między szamponami. Jedyna różnica w tych produktach jest taka, że po prostu inaczej pachną. Ten pachnie tak przyjemnie jak suchy szampon. No nie wiem. Nie ma szału. Jeżeli mnie zapytacie, to powiem, że wolę Batiste tylko i wyłącznie dlatego, bo ładnie pachnie. A kolejna rzecz, która przepięknie pachnie i zawsze mi pięknie pachniała, jest to szampon z Timotei, 2 w 1. To jest szampon z odżywką. Oczywiście i tak po tym szamponie używam jeszcze odżywki. Jak wiecie, moje zdanie na temat szamponów jest takie, że ja nie przykładam żadnej uwagi do szamponu. Dla mnie szampon ma po prostu ładnie pachnieć, tak samo jak w przypadku suchych szamponów, ponieważ całą robotę robi albo odżywka, albo jakiś olejek, albo maska do włosów, jeżeli nakładacie maskę, a nie szampon. Szampon ma włosy tylko i wyłącznie umyć i zostawić ładny zapach na nich i ten sprawdza się do tego w 100%. Jeżeli chodzi o zapach, to najbardziej podobał mi się zapach szamponu Jaja Figowa. Teraz zmieniłam swoje zdanie i jednak bardziej podoba mi się ten. Planuję sobie kupić do kompletu także odżywkę, żeby, wiecie, więcej tego pięknego zapachu na mnie zostało. I teraz zostało mi już kilka kolorówkowych rzeczy. Po pierwsze lakier, który ostatnio jest moją ogromną obsesją. Jest to lakier z Eveline w kolorze 98 i w buteleczce on jest dość fioletowy, jednak na paznokciach jest brązowy. W pierwszym momencie bardzo, bardzo zawiodło, ale później zakochałam się w tym pięknym, takim brudnym brązie i naprawdę ostatnio bardzo często go mam na paznokciach. Teraz akurat mam coś innego i o chyba od jakichś, nie wiem, 4 tygodni pierwszy raz mam inny lakier na paznokciach niż ten. Świetna rzecz, świetna trwałość, świetna cena, dostępność, genialna rzecz i bardzo duży wybór kolorów. W zasadzie kupiłam 2 kredki. Takie typowe podstawy, czyli czarna kredka i beżowa. I nie miałam tych kredek w swojej kolekcji, a to jest naprawdę taka typowa podstawa, jeżeli chodzi właśnie o kredki do oczu. Czarna jest z Vibo i ma w komplecie teraz temperówkę. I tak naprawdę w tej kredce jedyne co jest dobre to ta temperówka. Nie jestem zbytnio zadowolona z tej kredki. Wybieram najbardziej miękką kredkę w Rossmanie, jaką mogłam dostać w jakiejś takiej miarę przyzwoitej cenie. I no niby padło na tą, ale ona nie jest aż tak miękka i jest dość taka tępa w użyciu. Nie chcę się rozcierać, nie chcę się nakładać, na pewno do niej nie powrócę i jak widzicie dość szybko mi schodzi, jest już dość mała. A to dlatego, że co chwilę ją temperuję, bo ja uwielbiam, kiedy kredki są po prostu dobrze, ostro zastrugane. I kolejna kredka, która naprawdę jest świetna, to kredka z firmy Manhattan w kolorze 51D. Genialnie się nadaje na dolną linię wodną i nawet mam ją w tym momencie na sobie. I praktycznie codziennie ją nakładam, bo nie jest aż tak widoczna, ale zakrywa wszelkie takie zaczerwienienia na linii wodnej. To sprawia, że nasza twarz ogólnie cała wydaje się bardziej zdrowa i wypoczęta. No i ostatnie 2 rzeczy to produkty do ust. Zapatrzyłam się w drugą pomadkę z taką jakby w kredce z firmy Lovely. Jak wiecie, ja uwielbiam tą kredkę w kolorze 4. Tym razem kupiłam w kolorze 6. Niestety wybrałam kredkę, która jest złamana i to trochę średnio mi się ją opiekuje. One są taniutkie, one kosztują chyba jakieś 8 zł. Mają naprawdę świetne takie półmatowe, półsatynowe wykończenie. Genialna pigmentacja, dobrze się utrzymują. Nie wiem, ja je uwielbiam. I te 2 kolory są świetne. I ostatnia rzecz to pomadka z Maybelline, którą mają już chyba wszyscy oprócz mnie, czyli Baby Lips. Ja zdecydowałam się tą wersję wiśniową. Pachnie przepięknie. Ma taki dość intensywny kolor w opakowaniu, ale oczywiście na ustach jest prawie niewidoczna. Daje taki delikatny połysk. Zawilża tak średnio. Jest to taki fajny gadżet, który fajnie pachnie, ale jakoś nie ma świetnego działania. Ja jestem ogromną fanką T-Sun i to jest dla mnie najlepszy balsam do ust i nic go nigdy nie zastąpi. No i słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapki w górę. Będę wiedziała, że więcej haulów mam dla Was kręcić. Ja dziękuję Wam już bardzo za obejrzenie tego filmiku. Do zobaczenia następnym razem i cześć!